Chyba się nie doczekam. Zacznę wcześniej. Nie chodzi o to, żeby się nie wykoleić, ani odjechać niedaleko stąd. Należy sprawdzić, czy elektrowozy dadzą radę jechać pod prąd. Czas by wyruszyć w wielką podróż. Strzęp zielonego w dłoni zmiąć i zaraz sprawdzić, czy zielony nie jest przypadkiem ślepy tor. Główkuje drużnik nad zwrotnicą. Posprawdzał wszystkie kombinacje. Jeżdżą pociągi docelowe, lecz omijają naszą stację. Po torach jak wzburzone morze do celu zmierzamy bezpiecznie, bo czy kto widział, żeby pociąg sam się rozjechał na rozjeździe? Imponująco to wygląda. Parowóz się z drezyną szczepił. Radośnie gwiżdże maszynista. Nie bójcie się, nie będzie lepiej. Aż serce rośnie przy tych słowach, taka wspaniała katastrofa. Każdy w życiu ma takie jakieś sprawy, do których by chciał powrócić. Każdy kiedyś kogoś spotkał, ma z tym jakieś związane wspomnienia. Otóż ja kiedyś na skrzyżowaniu spotkałem faceta, który podszedł do mnie i swoją opowieść zaczął mniej więcej tak. To jestem ja. Nazywam się sierżant Antoni Pyziak. Przyjaciele mówią do mnie krótki, ze względu na wypowiedzi. Zawsze odpowiadam tak albo. To prawda, mogę uderzyć się w pierś. Słyszycie, jak brzęczy? To ordery. Jestem funkcjonariuszem. Moim obowiązkiem jest czuwanie. Dzisiaj czuwam na skrzyżowaniu. Do pomocy mam psa marki Wilczur i kaprala. To duża pomoc. Szczególnie kapral, sportowiec, wyśmienity, jest wicemistrzem Polski w tym. Pies ma trochę inny charakter. Jest równie solidny, ale cichy. Ciężko im ze mną. Jestem usłużnym podwładnym, lecz surowym przełożonym. Do tego intelektualistą. Czytam książkę. Pomaga mi to zrozumieć. Zrozumiałem to na skrzyżowaniu. Zmiana świateł to nowa strona. Wychodzę na stronę. Te samochody, tramwaje, autobusy, ciężarówki, to mnie to szlak trafia. Mówi się, że nasz zawód jest łatwy. Ale jak go wykonać, jak się nie ma do czego przyczepić? Kapral z nudów trenuje na drzewach. Tłumaczyłem, on nic, tak się rwie do roboty. Konieczna jest prowokacja. Puszczam psa. Niech go ktoś potrąci. Bez efektu. Kapral kopnął psa. Podskoczyłem ja. Co jest,
pytam. Chamstwo, krzyczą, znęca się, co pies winien. Użyliśmy gazu. Kapral natarł z jezdni, a z chodnika. 34 przekonanych. Nowy rekord toru. Po powrocie na komendzie obok swego nazwiska wypisałem współzawodnictwo. Kto da więcej niż ja? Pretekstem do tego intymnego bądź co bądź wynurzenia stała się historia, o której opowiem w piosence. Będzie to liryczna piosenka pod tytułem Cichym ścigali go świtem. Pyziak Antoni z gazetą pod pachą, odświętny w cywilnym ubraniu, wstał w nocy i wyszedł przed gmach, by złapać pyziaka Jana. Jan Pyziak o 10 lat młodszy pracował w państwowym przemyśle. Do pracy się nigdy nie spóźniał, a tym się zasłużył, że myślał. Godzinę już stoi na deszczu Antoni w prywatnym ubraniu, więc jeśli złapie choć mały katar, czeka go odszkodowanie. Lecz zdobył się na wysiłek i w duchu pomyślał skrycie. Co za figura, kto on jest taki, żeby go łapać o świcie? Sierżant Antoni w jutrzejszej gazecie odczytał z dumą nekrolog brata. Brat się w tej chwili zza węgła wynurzył, on strzelił i dostał awans. Przysmuciliśmy odrobinkę. Proponuję taką pioseneczkę ludową pod tytułem Rymowanka hop dziś dziś. Człowiek mały z miasta chwały zachorował na banały. Przyciąć kazał każdy banał, a przycięty jeszcze kłamał. Hop dziś dziś, rzecz się stała osobliwa. Hitlerowiec się ukrywał, kiedy wszystko na jaw wyszło, okazało się, że Susłow. Hop dziś dziś, innym razem pod palmami arię śpiewał Mastrojani, śpiewał również na dwie strony polski Marcel zagubiony. Hop dziś dziś, graj, graj, nie przeszkadzaj sobie. Parę ruchów wykonał sceniczny choreograf. Czeski młyn nam zboże mył, mąkę ważył urząd ceł. Młynarzowi kwitnie lico, gdy go nikt za rękę chwyci. Hop dziś dziś, od szampana korek strzelił, życiorysy wódz wybielił. Wiele książek czeka na to, by połączyć się z erratą. Hop dziś dziś. I teraz nastąpił moment krytyczny w piosence, a mianowicie odbędzie się samo określenie podmiotu lirycznego. Zmieniamy nastrój. Przenosimy się myślami gdzieś na Mazury. Tu dogasające ognisko. W dali beztroska wyspa, troskliwie zbezczeszczona przez kormorany. A tu w celi śmierci wytrwały samotnik ćwiczy na mandolinie meksykańską pieśń o podżnaniu gardła. Uwaga! Ile koszul niespełnionych, tyle życia do przeżycia. Bo męska rzecz być kobietą, a kobiety być z torebką. Zanim wykonam następną piosenkę, na początek zapodam parę rymów, które w piosence nie będą użyte. I to jest tak. Policja, prohibicja. Szwecja, dyskrecja. Angola, niedola. Jak się masz, bracie, po denaturacie? Tak jak ty, bracie, po sekretariacie. Czechosłowacja, demokracja. Nie jest źle w NRD.
sojusznicy w Legnicy. Tu, przepraszam, przeholowałem lekko. Nieopatrznie zamieszałem się w sprawy wewnętrzne krajów zewnętrznych. Trzy zapytania, czyli zwierzenia intymne. Wesoło. Hoppa! Czy wiesz, co to jest szczęście? Kiedy biegnąc przez życie chwytamy się za ręce, kiedy wiatr nic po nie hultaj rozrzuca twoje puste kłosy, kiedy zbieram dla ciebie pierwsze krople ropy, kiedy w rozmyśleniu szukam cnót twoich w agreście. Czy wiesz, co to jest szczęście? Kiedy oczy wpatrzone w oczy wmawiają każdą słów zawiłość, kiedy nad zaoraną łąką widzisz zwiędłe motyle, kiedy uszy szukają ust kolczastym badylem, kiedy chcesz udowodnić bez móżdża niewinność. Czy wiesz, co to jest miłość? Samotność, kiedy drzewa jesienią przypominają marzeń twoich klęskę, kiedy telefon u drzwi jest dla mnie nadziei utratą, kiedy każdy pies bezdomny jest dla mnie siostrą lub katem, kiedy deszcz bijący się z szybą jest kroków moich ryzykiem, kiedy przygodnego przechodnia o imię twoje pytam, kiedy chciałbym jechać hulajnogą do Oslo. Czy wiesz, co to szczęście, co miłość, a co samotność moja? Dziękuję bardzo. Panie Tatku, my się znamy, ale tak w ogóle to obudziłeś mnie pan po nocy. Zaczynasz pana, nie miałeś pan zaczynać. Nie wiem, co państwo tu jeszcze robią, dlaczego o tej porze przedwieście ludzie chodzą spać. Tak, dla wszystkich, którzy doszli, informuję, że stać mnie również na garnitur, co prawda był... ale miałem w pierwszej części. Po drugie, reklama firmy polonijnej, proszę państwa. Tylko w piżamce firmy polonijnej pod tytułem Night Flanelli doczekasz następnej amnestii, prawda? Ha, ta. Dobra. Jest wreszcie na luzie, nie? Firma by Night, ja mam tu papierosy również. Reklama, bo ja cały czas zapowiadałem Jurora Pydę, który został producentem, nie polonijnym, a polonistycznym, polskim takim. I on wyprodukował bardzo śliczne takie, teraz to już mogę pokazać wreszcie. Jak z daleka nie widać, to jest taki piesek, ma ciężki wyraz twarzy, bo pod pieskiem znajduje się jeż. Obaj są w stosunkach produkcji, że tak powiem, że to było takie ekonomiczne i na podpis jest, ale w koło jest wesoło. A jak się to otworzy, to ten pies ścieka, nie? Numer taki, to przy szatni po trzy dychy leci. Mam nadzieję, że do rana tam Pyda będzie czekał, bo nie ma na powrót jurorów. I to jest do zażywania, doustnie, tak, też można, dobra. Słuchajcie, dobra, bez żartów, nie ma tego dość erotyczne, miłosne, prawda, jakieś miejsca, ale słuchajcie, tutaj padły takie różne zarzuty w stosunku właśnie do publiczności. Przemiłej, jak ja uważam, ale to nie moje zarzuty, tu wpłynęło trochę tych podań, prawda? Znaczy, chodziło o to, że my tu również stosujemy taki test, nie? Prawda? Publiczność jest publiczność, na co sobie zasłuży, to dostanie. Więc tak po pierwsze, mam taki pomysł. Proszę wszystkich o powstanie w ogóle.
Dasiu, przerad nie ten, znaczy wstawać, ale nie ten tekst. Ja was proszę, żebyście wstali, wstali tak. O powstanie będę prosił. Wstańcie z miejsc, to wam się przyda. No. Wstańcie z miejsc, tak. O, świetnie, wszyscy, 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 tak jest. Proszę bardzo, jaka manifestacja. Ślicznie, teraz ręce do góry. To też nie to o 3 rano przy wyjściu. Nie, jedna ręka do góry. Tak i za mną zrobił sobie przyrzeczenie, nawiązujemy stosunki, wspólna odpowiedzialność. Tak jest. Za mną powtarzamy tylko słowo przyrzeczenie, ja będę mówił, jak jest tekst. My tu zebrani na tej sali, wpuszczeni w maliny, w kanał i w erotykę, po 400 zł od sztuki przyrzekamy. Po pierwsze, wyprowadzić kraj z kryzysu, a jeśli się nie da, wyprowadzić się z kraju, jeśli się da. Przyrzekamy. Dobre. Po drugie, to jest też ważne, po drugie, nie przejmować się tym, że kurczą nam się granice, im będziemy mniejsi, tym trudniej będzie nas trafić, prawda? Przyrzekamy. No, ładnie, ładnie wam to leci. Po trzecie, wynieść wiele z tej miłej imprezy erotyczno-miłosnej z wyjątkiem... Kto mi podpieprzył sok firmy Interfranchise? No. Przyrzekamy. I po czwarte, być sobą, bowiem przy naszym poziomie nikt tego nie zaryzykuje za nas. Przyrzekamy. Ślicznie i teraz siadać na wszelki wypadek facetom, którzy nie wiadomo skąd są wypuszczeni, ale są tylko dwie alternatywy, albo zakład penitencjarny, albo psychiatryczny. Nikt już nigdy więcej nie przyrzekać, na siedząco przyrzekamy, spokojnie, tak. To jest pierwszy manewr, drugi manewr Thompsona, którym was poddamy w tej chwili. Jest to test na inteligencję, tylko się nie bójcie, to jest prosty test, to jest, on jest gradowany, w ogóle test wypróbowany w przedszkolach warszawskich, krakowskich i innych takich. To jest średnia inteligencji do osiągnięcia, głównie w teście jest 78 punktów, to jest między, w skali Wexlera, to jest między małpą zebrą a delfinem pływym zwanym siwakiem mniej więcej, tak? Czyli po prostu, nie wiem, sobie, czyli po prostu, krótko mówiąc, pytania są gradowane od kretynizmu poprzez debilizm do infantylizmu. Zaczynamy od tych najtrudniejszych, to jest wszystko, leci w górę. Jedna osoba z sali odpowie, zaliczamy całości. Pierwsze pytanie, co to jest? Czerwone stoi na maszcie, no. Czyś pan zwariował, kto by ryzykował? Zachodzące słońce na wysokości starej radiostacji w Raszynie. To dzieci w przedszkolu numer 143 w Warszawie trafiły. Trafiły, brawo dla dzieci, tak. Dzieci trafiły, tylko miały kłopot z radiostacją, bo to był okres, kiedy na każdym bloku była jakaś taka lewa, tak. Drugie pytanie, one jest łatwiejsze, kieruję je tutaj do panów obecnych na sali. Sama nie sypia, innym z panie czyni przyjemniejszym. No kto to jest, no? Nie, 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 to jest misja obywatelska, jak ktoś wyjdzie na rynek w Poznaniu w nocy i go chuligani nie dopadną, to właśnie dzięki nim te skromne oklaski, szkoda, że takie skromne to dla nich. Trzecie pytanie, bo to jest, o, właśnie, trzecie pytanie w teście jest jeszcze szansa. Ono już będzie z podpowiedzią, bardzo proste, ona korzysta z koryta, a my korzystamy z niej. No. Bardzo proszę mnie nie wyzywać, my nie będziemy dyskutować, tak? Możemy pójść na solo, ja mam swojego solistę, 1,90 m, pan zobaczy. A poza tym pan miał kłopoty z geografią w piątej podstawowej, to jest rzeka, proszę pana, no płynie korytem, proste. Słuchajcie, my mamy dużo jednak tolerancji, jeżeli chodzi o publiczność, więc pytanie, na które spadacie chórem, sprawa zaliczona i spokój. 3-4, stoi na stacji i pod z niej spływa. Konduktorka, która wyprzedziła swój pociąg o 15 minut, taka ambitna... Słuchajcie, bez sensu jest, ale nie ma sprawy, kochani. Sprawa jest prosta. Jak sobie pościelesz... Jeszcze nie idę spać. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. W nagrodę otrzymują państwo to, na co państwo zasłużyli. Zresztą terapia psychiczna ostrym uderzeniem, mocną muzyką, czyli o spokojnie ludową, czyli proszę państwa kapela Kokoszkowa, Gdańska, ciężko było, będzie lżej, czyli folklor, który od razu witano... Kabel mi się wplątał między ręce, to się zdarza. Witamy oklaskami, proszę państwa. Kapela, ciężko było, będzie lżej. Majster jak dzwon. No to jest chłop, który się roboty nie boi. On się powali koło roboty i leży. A najlepiej lubię z tych kapusy to mięso, a z ty... Roboty to leżenie. Ja. Ed Bogu sać. Jak na jesień ojciec krowa sprzeda, kupi dla mnie motor, w mieście w motozbycie. Wtedy ja na pełnym gazie, w pełni gali, za panami po kartoflach i po życie. La, 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 la. La 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 la
ulicy nasze chłopaki, a dziewczyny okna otworzą wieczory. Uciekną z kokoszków kaczki i gisiaki, jak ja będę łordził po Poznaniu motorem. La, 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 la. Że ktoś na motorze, tak pyrt, pyrt. Jedzie wolno na zakrętach i po prosty. To co myśla, żeby ja tak miał ten motor? Z wszystkiego, co w kokoszkach, i no puch by ostał. Już jesień się zwoci, taki odlatują po wioskach drogi, jak do motokrosu. Dziewczyny pięknie w ciszy wykonują wianki zaduszne z wilgotnego wrzosu. Za mąż byś gotowa, za motocyklistę, który jeździć umie, bo serduszko moje nie da mi spokoju. Jeśli chcesz, to siur, dzisiaj zaręczyny, a pojutrze co, mało? Mało, prokurator dołoży. Tak jest. Jeden. Dwa. Cztery. La. Mądry jak niektóre chłopy, nie ciągałaby mnie jak ja w ciemną noc do szopy. Gdybym ja był taki mądry, bym nie obiecywał, kawalerem byłbym jeszcze i dziewczyny kiwał. Laj, 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 laj. Zjadł kawałek chleba, a za noce nieprzespane poszedłbym do nieba. W niebie bym wybranym został ministrem bez teki. Dla aniołków bym urządzał płatne dyskoteki. Laj, 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 laj. Dziadzia mnie traktuje jak ofiara losu. Przynieś pole, pozamiataj, nie da dojść do głosu. Chociaż często i dość zdrowo dostana po czapie. Nasze baby nas wołają. Ale dostanim cłonder. Ale jadna zwrotka po cichu wiatku złoty, kochany rybko. Co by znać śpiewowy, co? Ale tak całkiem po cichu. No, no to dobrze, właśnie. Co wypija i użyja, kura nie wydapie. Pam, 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 la. Ze wzruszenia zapomniałem, co miałem powiedzieć.
Proszę Państwa, jest jedna afera, o której powiem za chwilę, natomiast nawiązując do tematu o językach i w dalszym ciągu reklamując firmy polonijne, reklamuję pierwszą polonijną firmę lingwistyczną w kontekście naszej imprezy. Jest to po prostu nowy rodzaj Esperanto. I love you very, ty lubisz mnie, ja pójdę w miejsce to my house, budujem dzieła children, u mnie nie jest nią postil, ja zmieniłem ją od 3 years temu nazad. To by był taki tekst Esperanto, który można błyskawicznie powiedzieć. Natomiast wracając do tematu, afera polega na tym, że mieliśmy mieć kabareton. Niestety z przykrością Państwa zawiadamiam, że wpadł w tej chwili na zaplecze przewodniczący, proszę Państwa, i koniecznie chcę zabrać głos. Jest to tylko pół tragedii, bowiem jest to przewodniczący jury Marcin Wolski. Dziękuję. Bez demonstracji. Dobry wieczór Państwu. W pierwszych słowach mego wystąpienia pragnę szczególnie serdecznie powitać wszystkich tych, którzy mi to spotkanie umożliwi. No powiem oględniej, wszystkich tych, którzy mogli je uniemożliwić, a nie skorzystali z okazji. Pytanie sobie sam takie zadaję, co ja właściwie tutaj robię? Czyżby się dowiedzieli, że jestem takim ekspertem w tej dziedzinie, nikomu nie mówiłem na ten temat, a może ktoś mnie pomylił, na przykład ze Stanisławem Ryszardem Dobrowolskim. Nie wiem, a może by jeszcze takie wyjaśnienie się Państwu przydało, bo uprzedzę pytania, które ewentualnie mogły mnie spotkać. Czasami pytają mnie, przeważnie wasi starsi bracia, co się stało z tą audycją, która tak chodziła sobie po antenie w latach 70. Chadzała, teraz już nie chadza, są plotki, pomówienia, fakty, wydarzenia, aluzje na ten temat się szerzą, więc mnie dalej, czy ja mam jedyną słuszną wersję oficjalną na ten temat. Niniejszym informuje się, że kabaret 60 minut na godzinę nie istnieje, nie będzie istnieć, a jak wskazują najnowsze badania, nie istniał nigdy. Z osób zainteresowanych Jacek Fedorowicz zajmuje się obecnie malarstwem, Krzysztof Jaroszyński trudni się wyrobem gwoździ, naprawdę. Andrzej Zaorski już występuje po kościołach i pod kościołami. Jan Kaczmarek dostał propozycję, a Tadeusz Ross paszport, ale wrócił frajerem. Jeśli idzie o nadredaktora Wolskiego, został on odwołany ze wszystkich pełnionych stanowisk ze względu na zły stan zdrowia psychicznego społeczeństwa. Z innych prominentów tego pożal się może przedsięwzięcia magister, docent, bullock, inżynier Andrzej Fedorowicz został przeniesiony na stanowisko szefa cyrku z tytułem dyrektor podporucznik. Cyrk ten zresztą nosi nazwę Centralna Kuźnia Młodych, w skrócie CKM Odnowa. A kolega Marian Opania, opinia kiedyś publiczna, znany być może Państwu jako człowiek z żelaza, przeszedł do tego cyrku jako człowiek z gumy. Z innych bohaterów dawniejszych, taki był jeszcze taki bohater kłusownik, Bronisław Beton, baton, koi, ciepieć, ale w pysk. No więc on przeszedł do innej pracy, do pracy w cywilu, został komisarzem. Komis z wędliną prowadzi. I na witrynie sklepu wiesił hasło szczęśliwego, nowego Jorku życzy komisarz. No więc w tej sytuacji musieliśmy przyjąć do zatwierdzającej wiadomości, że 60 minut na godzinę to za duża szybkość na zakrętach historii. Nie zwolniliśmy w porę, sami zwolnili nas. I co było robić? Co było robić w tej sytuacji? 1000 żartów na kupę śmiechu, 60 jaj na kopę, 500 na pół litra. Nie, to był pomysł, bo się wtedy taka koncepcja pojawiła, żeby raz na zawsze sprawę tych kabaretów rozwiązać. Po co tyle tego tałatajstwa się po kraju szlaja i szydzi ze świętości? Przecież zamiast 1000 maleńkich kabarecików można zrobić jeden wielki kabaret i zarejestrować go. I nie przyjmować byle kogo. Znaczy tak, Laskowika to by przyjęto za samą twarz. Tego małego Smolenia waszego też, tylko musiałby zgolić, żeby się nie kojarzyło. A Pietrzaka, Jana Pietrzaka, to by dopuszczono, gdyby za pokutę odśpiewał w telewizji, zaraz po głównym wydaniu, chórem, żeby falska była falską. Tyle. Tyle część oficjalna. W części artystycznej wystąpiłby kwartet wokalny w składzie Mikulski, Siemion, Regina Pisarek i Zwierz Domowy. W kantacie pod tytułem doktorskim Nuty o onucach. Teksty
Szymanowski z Auderska. Komentarze profesor Sandauer. Muzyka Katarzyna Gertner. Wytwórnia Pronit. No więc ja tam się jednak nie zapisałem. Podałem, że długopis nam się złamał. No i teraz, profesorko, problem, jak do tego programu zachęcić młodzież. Co jej dać? Szkołę można, no nie. Może muzyka młodej degeneracji. Albo dyskoteki, tak. Dyskoteki to jest wspaniały pomysł na młodzież. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale coraz więcej mamy dyskotek. Prawie na każdej ulicy. I to stereo, pulsujące światła, świetni profesjonalni disc jockeye, mocne uderzenie, no tak, to jest to, rock, najlepiej z zawieszeniem. Drodzy Państwo, to co wyciągam z kieszeni, to jeszcze nie jest werdykt, prawda? Werdykt będzie jutro, natomiast chciałem dzisiaj przeczytać Państwu, jeżeli się uda, pod światło tekst napisany specjalnie na dzisiejszą imprezę, taki referat. Zdaję sobie sprawę, że zabieram tu głos jako nieupoważniony. Na tematy płciowe może mówić tylko kobieta. I to niedyskretna. Co innego, gdybym był niewiastą wybitną, taką na przykład Konopnicką, Marzeną, Sobieską, Małgorzatką, Plater Eulalią, czy Zofią Grzyb. Albo gdybym tu wystąpił w stroju organizacyjnym na turystów. Znacie Państwo ten strój? Tak. Głowa odkryta, twarz blada, tułów lekko obciągnięty, na plecach gęsia skórka, nogi bose i krawat na szyi. Zresztą, jak dalej tak pójdzie, to wszyscy zostaniemy naturystami. Z konieczności. Wyobraźcie sobie Państwo? 37 milionów na Golasa i rzecznik z przodu, który powie, było goło, będzie goło, ale pierwszy rząd sam się ubierze. No, tylko trzeba nazwę będzie zmienić na PRN, Polska Rzeczypospolita na Turystów. No i klimat, z tym, że z klimatem nie ma problemu, wyda się uchwałę, jest od dziś ciepło i szluz. Kłopot tylko będzie, gdzie trzymać dowody osobiste. No ale można wytatuować, podobnie jak baretki. Podobno w tej sprawie przybyła już pierwsza grupa ekspertów z Etiopii wymienić doświadczenia. Według zasady, my im obrabiarki, oni nam doświadczenia. Odbędzie się nawet sympozjum, jak zrobić, żeby nie było nic. Pod hasłem, my też przegonimy Bangladesz. Ale wróćmy do tematu. Już starożytni wiedzieli, że są tylko właściwie dwa tematy. Seks i polityka. Nie, ja nie mówię o tym spektaklu w Warszawie, w Teatrze Syrena. Syrena, jak ktoś by nie wiedział, to taka baba ryba z łuskami na oczach. No więc jakoś nikt nie wpadł na pomysł, żeby ujednolicić oba zagadnienia pod względem językowym. Ja naturalnie nie namawiam, żeby ktoś wymieniał z żoną noty dyplomatyczne, że łatwiej jest dać w ryj i w porządku. Natomiast co by było, gdyby język poezji miłosnej przenieść do polityki? Wspólnych terminów już jest sporo przecież. Akt, związek, przepraszam za słowo. Potem mamy pomocna dłoń, stosunki międzynarodowe, piękna rzecz. Stosunki mogą być owocne, a dzieci z tego nie ma. Albo, co my tu jeszcze mamy? Co mamy takie inne terminy? Powiedzmy sobie, co robią takie kontakty? Układają się. Jaka jest atmosfera? Serdeczna. A co tworzą państwa? Jedną wielką rodzinę. I to jaką? Tatuś potęga, rodzeństwa masa i jeszcze z jakiś czas forsa od wuja. Chociaż ostatnio wujo nam się obraził i nie chce kupić nam procy, z której do niego przyjacielsko celujemy. No bydle po prostu. Rodzina. Ach, żeby choć tydzień w roku być sierotą. A! Proszę Państwa, pierwszą jaskółką tej koncepcji seks w dyplomacji to ja już widziałem w parku, to może nie była jaskółka, tylko wrona, przepraszam, albo kania. Jezus Maria, co ptak to aluzja. Sam ptak też zresztą aluzja, chyba że komuś odlatuje na zimę. No więc ja widziałem już zwiastuna tej tendencji, na ławce ktoś wydrapał, kocham Kubę
Jamajka. Żeby... Żeby tak jeszcze w gazecie przeczytać kiedyś taki tekst, cytuję. Kochanie, trudno mi wyrazić uczucia, jakie do ciebie żywię. Nasza miłość jest czymś wspaniałym. Tylko pamiętaj, dziubasku, o zapłaceniu mi zaległych rachunków za gaz i światło. I nie próbuj skarżyć się sąsiadom. Pytasz, czy nie wpadnę z wizytą. Zobaczymy. Przecież cały czas jestem myślami z tobą, więc to tak jest, jakbym tu był. A jak przyłapię cię na flircie z tym facetem z drugiego bloku, no, całuję cię, twój na zawsze, niestety zresztą. Albo, proszę państwa, żeby zobaczyć w telewizji taką scenę. Minister spraw zagranicznych występuje w tym kongresie i mówi: Wysoka Przyzbo, śpieszę z radością wam donieść, że po raz kolejny daliśmy dupy. Głuchy pomruk się odzywa w trzewiach ziemi, drżą w kredensie filiżanki, pada tynk, ludzie nie śpią, niespokojni, zalęknieni, a nad ciemnym stożkiem góry widać dym. Bez paniki, mówią zgodnie senatorzy, w papirusach wciąż kojąca nuta brzmi, sączą w głowy do znudzenia wciąż liktorzy. Oficjalnie, jak wiadomo, wulkan śpi. Niech czarnowidze nie próbują nas zakrzyczeć, gdy i niewolnik może u nas dojść do wniosku, zwyciężyliśmy dawno moce przyrodnicze, z wyjątkiem susz, powodzi, tornad i przymrozków. Podnieśliśmy tam na stokach plony z winnic, w rozpadlinach ustawiono 100 szlabanów. Wulkan dobrze wie, że musi być nieczynny, gdy w kraterze są koszary pretorianów. Wróg nam wmawia, że pod ziemią są wyziewy. Chce nam zmącić Pax Romana oczywista. Owszem, były kiedyś wstrząsy i wylewy, lecz cóż po nich? Koniec końców, lawa wyschła. Zasada geotektoniki jest nam znana. To połączone są naczynie, jasna sprawa. Jeżeli milczy Sopka, Hekla, Fujiyama, nasz własny wulkan nawet pisnąć nie ma prawa. Raz na zawsze mamy problem rozwiązany. Wszak w Senacie ustawiono wersję zgodną, że jeżeli nawet u nas są wulkany, to stać mogą, lecz wybuchnąć im nie wolno. Grzmią na forum pieśni dziarskie i triumfalne. Dwie Kasandry coś szemrały, to zwinęli. Jest wciąż grzeczniej i spokojniej i normalniej. Jutro nowy dzionek wstanie. Tu. Pompeji. I zupełnie zmieniając temat i tonację, chciałem powiedzieć jeszcze wam wiersz, którym zwykle kończymy nasz program, naszego kabaretu. Dawniej 60, obecnie pod zmienioną nazwą 1000 metrów na kilometr jeszcze chodzi. Choć Kanada się słodko uśmiecha, Australia mirażem kusi, nie możemy stąd wszyscy wyjechać. Ktoś w tym kraju pozostać musi. Na tej ziemi fars i tragedii, co tak trudna jest do kochania, coś winniśmy tym, co polegli w naszych wzlotach, zrywach, powstaniach. Jeśli ojce nie żyli na darmo, nie frajersko walczyli o mowę, czy nam wolno z swych mózgów karmą paść beztrosko potęgi światowe? Za wygody, za pokój z wanną, pełne sklepy i piękne niebo, za banany, za mięso, za szampon. Rodzić dzieci Niemcom i Szwedom. Na angielski przełożą nam pacierz, a wspomnienia się same uproszczą. Trudno przecież jest żyć w rezerwacie, by wyginąć z indiańską godnością. Tutaj chude brzuski i piachy i mieszkanie za lat 20. Złe prognozy, ponure strachy, od po prostu same nieszczęścia. Ileż łatwiej jest patrzeć z daleka, gdy się pójdzie z owczą gromadą. A jeżeli ktoś na to czeka, kiedy wszyscy już stąd wyjadą? Może ktoś już zaciera łapki, kiedy innym serce się kraje? Załatwili się sami.
Polaczki. Więc gdy o mnie idzie, zostaję.